Nowa Prawica, proszę. Panie pośle, ja również chciałem zapytać o pana działalność w Parlamencie Europejskim. Jest pan eurodeputowanym z przeszło 4-letnim stażem, więc zapewne zdołał pan doskonale poznać mechanizmy działania instytucji unijnych. O biurokracji czy o szkodliwym prawie moglibyśmy dyskutować tutaj godzinami, jednak ja znalazłem na pańskiej stronie deklarację Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2009 roku, w którym wyraźnie piszecie... Tylko proszę o fragment deklaracji. Tak, okay. Jasne. Mm-hmm. Celem naszych działań w Parlamencie Europejskim będzie uproszczenie legislacji i poprawa jakości unijnego prawa, tworzenie przepisów przyjaznych dla ludzi oraz sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Chciałem wobec tego, panie pośle, spytać krótko, co pan i pańscy partyjni koledzy zrobiliście konkretnie przez te 4 lata, aby powstrzymać zalewającą nas z Brukseli unijną biurokrację i szkodliwe prawo? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Oczywiście ja się zajmowałem w ostatnich 4 latach sprawami rolnictwa i reformy wspólnej polityki rolnej. Te nowe zasady wejdą od 1 stycznia 2015 roku. Gospodarstwa do 15 hektarów w Polsce są zwolnione z tak zwanego zazielenienia. Nie będzie tam kontrole, nie będą się żadne kontrole odbywały. Nawet do tego stopnia, że raz na 5 lat taki właściciel gospodarstwa złoży wniosek o dopłatę i przez 5 lat będzie uzyskiwał ułatwienie. Ułatwienie i to naprawdę bardzo duże. Zwolnienie z pewnej mitręgi kontroli tego segmentu, a to stanowi około 80% wszystkich polskich gospodarstw. I to myśmy uczynili. I to jest jedna rzecz i rozumiem, to cię satysfakcjonuje, tak? Dobrze, dobrze. Pan poseł, że tak powiem, nie zaskoczył mnie swoją odpowiedzią. Ja widzę tam kolor zielony.